Jak widzicie, jestem aktualnie w bazie widza. Tylko że dzisiaj się posłuchałem was, ponieważ jak widzicie, jestem pochodnią i zobaczymy, jak długo będziemy mogli żyć w bazie widza, zanim zauważy. To kolejny odcinek Minecraft Extreme, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i pamiętajcie, że czasem streamuję na Twitchu. Wpadajcie do opisu i obserwujcie dzwoneczkiem, by mieć powiadomienie o nocnych live'ach. A tymczasem przechodzimy do meritum. To, co jest najbardziej przypałowe w moim byciu pochodnią, to to, że ona jako jedyna się nie pali i ma pod sobą delikatny cień, ale stoję już tutaj no z kilka minut, bo sprawdzałem, czy nie będę taki łatwy do wykrycia w sumie i chyba nie jestem, bo on przed chwilą koło mnie przeszedł i nic nie zauważył. Jeszcze dodatkowo mało widać w sumie ten cień, więc naszym challenge'em dzisiaj będzie oczywiście odkraść widza ze wszystkiego, co tylko ma, zbudować bazę pod jego bazą i myślę, że możemy zacząć od tego, że jak on sobie poszedł tam, oj, dobra, stajmy tutaj, gdzieś tu, o, żeby się nie rzucać w oczy, to my sobie przejdziemy do drugiego pokoju, bo już troszkę tutaj ogarnąłem. Na przykład tutaj ma pokój z drzewami, ja sobie też włączę grafikę Fables, no pewnie, niech będzie Fables. Zacznijmy to, bo sobie ścinać jakieś drzewo, oczywiście ja myślę Creative'a, ale ja już go wyłączam i teraz jedziemy bez żadnego oszukiwania. Rozwalamy sobie drzewo, tutaj na razie nie patrzy i nie wiem, czy zauważysz, że mu zniknie jedno drzewo, nie wiem, kiedy ostatni raz drzewo ścinał, ale zetnijmy je całe, bo nie wiadomo, ile nam tego będzie potrzebne. Teraz w sumie, będąc pochodnią, w takiej bazie mamy taki luksus, że możemy sobie stać gdziekolwiek, czyli na przykład stajmy sobie, nie no, tutaj trochę podejrzanie, gdzieś tutaj sobie stajmy. Możemy sobie skorzystać z craftinga na odległość, to mi się podoba. To powinien być prosty challenge, zobaczymy, jak wyjdzie finalnie, bo może się delikatnie przeliczyć. I kolejną sprawą jest to, gdzie robimy bazę. Dobra, skoro ja go nie widzę, to chyba mogę pochodzić trochę. Myślałem, że zrobić bazę tutaj, ale będzie problem, bo jak mu ukradniemy na przykład enchant, to nie wiem, czy nie zauważy szybko po prostu, że tam jest dziura jakaś. Inne opcje, jakie mamy, no to chyba tylko i wyłącznie albo na krowach zrobić bazę, chociaż tam boję się, że też będzie wchodził, albo na jakiejś farmie. Czy on jest dalej na farmie? Tak, on jest dalej na farmie pszenicy. Więc sobie stoję. Nie no, totalnie się odznaczam jako pochodnia, ale wcześniej mnie nie zauważył, więc zobaczymy, ile czasu mu tym razem zajmie. Dobra, przyszedł koło nas. My nie zauważeni sobie wchodzimy tutaj, ale kurde, to też nie jest jakieś specjalnie dobre miejsce, szczerze mówiąc, na bazę. Chyba że byśmy... To się... Przyszliście przez komposter? Ej, jak pochodnia w komposterze? No nice! Nie no, ej, nie wiem, gdzie możemy się osiedlić. Serio, nie mam pojęcia. W sumie długo tego nie ścinał, więc zróbmy może tak. Jakbyśmy... Wiecie co, może zaryzykowali tutaj i zrobili bazę? No bo albo tu, albo na farmie trzciny. To są jedyne dwie opcje, jakie nam zostały, szczerze mówiąc. Dobra, spróbujmy tutaj. Oj, on tu szedł, a tutaj pochodnie stał, ale chyba nas nie zauważył. Dobra, zrobię tak, tutaj się odsunę. Będę kopał. Pyk, okej, to może jakoś to zrobimy, że to nie zauważył. Może będziemy to po prostu zagradzać jakoś? No tutaj wszędzie jest stone, to jest najgorsze. A może andezytem jakimś? No, jakbyśmy musieli andezyt zdobyć. Tu jest andezyt. Czy gdzieś andezyt, w miejscu, którego mogę po prostu ukraść? No tu jest andezyt. Dobra, mamy mały problem. Dobra, stajemy sobie gdzieś tu. W sumie to potrzebowalibyśmy na razie jeszcze jakieś drabinki, żeby tam sobie wchodzić i schodzić bez problemu. Ona sobie mija. Przemieśćmy się trochę bliżej. Muszę za jego plecami. Zróbmy to. Tak. Dobrze. Teraz robimy trapdora. Nie trapdora. Co ja robię? Ty, prawie zrobiłem trapdora. Ale byłby fail. A tak dużo drewna nie mamy, żeby do takiego stopnia tym szastać. Dobra. Pyk. Trzy drabinki. Cofam się powoli do tyłu. Kilka kroczków. Dobra. I jesteśmy chyba w domu. Znaczy metaforycznie, bo tak naprawdę to jeszcze nie mamy domu. Dobra. Tutaj, oj nie, bo to chyba nie od... ograniczyło wody. O nie, on tu przyszedł. On tu przyszedł, a my tu jesteśmy. Czekajcie, muszę się jakoś tutaj posunąć w ten kanał. Dobra, stoję w drugim kanale wodnym. Ale on zaraz robi teraz wszystko. No nie, tutaj nie ma co ścinać, więc może tutaj, dobra. Ej, ale to był zawał. To był zawał. Od razu pierwsze co to ukryłem tą bazę, nie? Dobra, musimy wejść niżej. Czy ja będę w stanie to zrobić w ogóle? Kurczę, bo ta pochodnia mi zasłania tu. Nie jest tak proste, widzowie. Czekajcie, jak ja tą bym mógł. Ej, dobra, mam duży problem aktualnie. Może zróbmy to inaczej. Wykopmy sobie tam przejście. Okej. I teraz, czy ja będę w stanie to sięgnąć? Dobra, teraz będę w stanie. Więc kopiemy trochę na opak, ale no model tej pochodni jest o wiele większy niż rzeczywistości i trochę mi przeszkadza i utrudnia mi kopanie bloków. Dobra, nie utopimy się raczej. I teraz tak, zakryjmy to. Okej. Postawmy sobie dwie drabinki i jesteśmy. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest ciemno. Pochodnie trzeba zdobyć. Ironia losu. Dobra, na razie się będziemy zasłaniać koblem. Ten kobel to jest
jest aktualnie jedyne, co możemy zrobić, by zakryć naszą bazę. Może zaraz zobaczymy jakiś andezyt? Kto wie? Dobra, przejdźmy sobie tu. Tam jest kobyl? Czy co to tam jest? Tak, to jest kobyl, dobra. Ej, moglibyśmy... Zobaczmy, co tutaj przypala. Przypala koper. Dobra, zróbmy tak. Weźmy sobie jedno. Dobra, może nawet więcej. Tak w razie czego. Pochodnie. Gdzie jest za dużo pochodni? To jest dużo pochodni. Bo on zrobił ogólnie za dużą bazę. To też trzeba podkreślić. Czy... Dobra, stoję w miejscu, nie ruszam się. Poszedł akurat do farmy sugarcane'ów. Nie, bo on tu ma ścięte, dobra. Przeszedł koło nas, więc zobaczcie, widzowie, nasz kamuflaż działa. Ej, tam są w sumie dwie pochodnie. Może weźmy jedną z nich, przejdźmy za nim. Dobra, on coś tam patrzy na tym. Jedna pochodnia jest zebrana, to już jakiś sukces. Dobra, on tam rozwala, co my możemy teraz. Ja mam pomysła, widzowie, patrzcie. To będzie milion IQ, nie? Tu się żwir zapadnie. Weźmy jeden andezyt stąd, dobra. I mamy andezyt, tam się w teorii nic nie zmieniło. O nie, on tu idzie. On tu, ej, dobra, może się złamy w pochodnie. Będziemy udawać, że tą pochodnią, która tutaj stoi. Bo tutaj jest jedna pochodnia na tych krowach. Centralnie na środku. Dlatego widzowie, uważajcie, jak budujecie, bo jak zbudujecie. O, idzie i się patrzy. Ale przeszedł, dobra. O nie, krowa mnie wypyła z tej pochodni. No dwie pochodnie. Nie, krowa, posuń się. Of. Dobra, udaję tą pochodnię. No nie, no wszystkie posuwają. On tutaj stoi koło tego wejścia. Teraz nie mogę wyjść. On tutaj wszędzie stawia dywany teraz. Akurat teraz. Czy on będzie całą tą bazę wypełniał dywanami? Jeżeli tak, to powodzenia mu życzę. Dobra, wychodzimy stąd szybko. Trzeba iść na lepszy ląd. Ej, właśnie. Właśnie, jak on tutaj wypełnia pochodniami, znaczy pochodniami, dywanami, a może tylko zrobił tutaj taki jeden pasek? W sensie, mam nadzieję, że nie zbierę tych pochodni po prostu z ziemi, okej? Okay? Dobra, andezyt będzie o wiele lepszy niż kobel. Możemy jeszcze jakąś jedną pochodnię wziąć, weźmy na przykład pochodnię stąd. Dobra, oj, nie ruszam się, idzie. Dobra, do piecyków, uciekajmy od niego na F5, żeby widzieć, czy coś, czegoś tam nie robi. Dobra, rozwalamy kobla i teraz wchodzimy na dół i... Lepimy się andezytem, więc nice. Nasza ja jestem pochodnią, która nie świeci w ogóle. Ale się świecę sam z siebie jakby. No wiecie, taka ironia losu. Świecę, ale nie daje światła. Ile mamy drewna? Mamy 7 drewna. Dobra, crafting na razie nam nie będzie chyba potrzebny. To znaczy, jeżeli chcemy coś craftować, to możemy craftować tam u niego w bazie. Teraz sobie możemy tutaj wykopać, tak wiecie, fundament naszej bazy, żebyśmy zaraz mieli mieścić gdzie rzeczy, które będziemy od niego kraść, bo no na tym to wszystko będzie polegać. Zresztą, jeżeli oglądacie mój kanał, to dobrze wiecie, jaki jest to rodzaj challenge'u. Ale właśnie na tym challenge'u sprawdzamy, jakie rzeczy są najbardziej niepozorne w Minecraft'cie. To znaczy, za jaką rzecz, w której moglibyście się przebrać i stać sobie w bazie widza, albo na przykład udawać coś i by się nie skrapnął. No, my podnosimy poziom. Bo jeżeli miałbym po prostu stać jako pochodnia, czy też jakiś blok, to pewnie nigdy by się nie skrapnął, że jestem tą pochodnią. No, niestety nasz kill-off się kończy. Chyba będziemy musieli pójść i kolejne drzewo zaraz skosić. Wcale mi się to nie podoba, bo jedno drzewo, on chyba tam nawet nie wchodził, ale jedno drzewo może nie być tak podejrzane, ale jeżeli wytniemy mu wszystkie, to jestem w stanie uwierzyć, że może się skrapnąć. Dobra, zróbmy tak, w ogóle tutaj sobie, aha nie, tutaj nie możemy, bo tutaj jest nasz ten, okej. Okay. Nie mamy jeszcze nic ukradzionego poza pochodnią, więc też nic nie możemy tutaj dać. Dobra, on dalej sobie przy piecykach, albo znowu, to tego nie... O nie, idzie tutaj, a my się pod nią w wodzie, uwaga, szybko miejmy go. Dobra, szybko. Nice. Pochodnia w wodzie to już coś, co jest mega podejrzane. Dobra, kiedy on tam stoi, to my sobie tutaj robimy kilofik kamienny tym razem, bo tego drewnianego zaraz nam zabraknie. Mamy desek 7. Czy powinniśmy coś jeszcze ukraść? Dobra, będzie nas mijał? Nie. Chciałbym może ukraść mu piecyk craftinga, żeby było śmiesznie, w sumie możemy ukraść crafting. Ale dobra, póki bije tam krowy, ja go widzę cały czas krątem oka, nie obraca się. Oj, wrócił się, ale nie widział craftinga. Okej, dobra, szybko rozwalamy to. O nie, ej, bo ja wziąłem, dobra, wezmę to po prostu, słuchajcie, robimy to na grubo. On nie widzi rzeczy, jakie trzymam w ręce, znaczy nie widzi definicyjnego craftinga, to tylko ja widzę. O nie, już zauważył, że czegoś nie ma. Mocny przypał, to znaczy zwykle w tej minucie tych challenge'y jeszcze jesteśmy niezauważeni, ale coś mnie pokusiło. Ej, poszedłem po prostu nowy, co jest? Nie, czy... On to zbagatelizował? Nie wiem, co się pojawiło teraz w jego głowie, ale postać jest po prostu nowy. Nie pisał nic na czacie, tak jakby go to w ogóle nie przejęło w sumie. Wracamy do naszej bazy. Naszej bazy, przy którą... Zaraz, jak to... Aha, Dark tutaj wlatuje, dobra, nieważne. Mamy nasz crafting, mamy nasz piecyk, więc pierwsze podstawowe rzeczy ukradzione. Teraz do mnie tak doszło, że jeżeli będziemy tutaj tak wchodzić po prostu, to możemy mieć generalnie problem z wodą,
zalewającą naszą farmę, którą też tutaj umieścimy. Ja wiem, że mieszkam pod farmą i mógłbym korzystać z jej dobrodziejstw tak długo, jak mi się tylko podoba, ale come on. To by było zbyt proste, ale jestem do teraz w wielkim szoku, że on w ogóle nie zareagował na ten crafting i na ten piecyk. Na piecyk może okej, bo on miał tam naprawdę dużo tych piecy, ale jednocześnie ukradliśmy mu 13 węgla, 16 kopru. Dobra, tutaj zrobimy tak, więc nasz pokój się powiększa. I co ukradniemy następne? To jest w sumie dobre pytanie. Ej, w sumie o nie! O nie, o nie, o nie, o nie. O nie, źle to zrobiłem. Źle to zrobiłem. Źle to zrobiłem. Teraz tutaj zostaje takie ajajajajaj. Potrzebujemy żelaza. I to pilnie. Potrzebujemy naprawić tam tą wodę. Okej, bo zepsułem. Zepsułem nam wodę, która miała ochraniać naszą bazę. Czy jest gdzieś tutaj żelazo? Nie no, pewnie jakieś było, to jest wykopane. Ale wiecie co? W sumie zastanawia mnie jedna rzecz. Tu jest kobl, prawda? Czy za tym koblem jest cave? Dokładnie, tak myślałem. O kurde, ale tu ciemno. Nie mamy pochodni. Dobra, zróbmy sobie jedną. Pochodnia robiąca pochodnie. Uff. Dobra, oświetlmy sobie i poszukajmy tutaj może żelaza. I zróbmy to relatywnie szybko, żeby nie zdążył się spostrzec. Ej, ten cave'ik nie jest aż tak mały. Ale żelaza mamy, no, wystarczająco. Znaczy potrzebujemy 3 żelaza. Biorę to i wracamy do siebie. No serio, nie podejrzewałem, że będziemy musieli robić wiadro wody. I teraz tak, ej, czy my możemy wejść do swojej bazy tędy? Chyba możemy, nie? Halo, przepraszam. Przepraszam, co się stało? Widzieliście to? Ej, dziwne, tak się nie powinno dziać. No ale dobra, nieważne. Przepalajmy to żelazo i jak wyjdziemy z domu, to pierwsze co, to naprawiamy wodę, bo ona mnie trochę martwi. Czy ten andezyt? No, wszystkie ślady wskazują na to, że tam ktoś mieszka. Możemy, wiem co zrobić, może płytki? Dobra, i zróbmy tak. Może to zatrzyma wodę w naszej bazie, żeby ona się tutaj po prostu nie wlewała. Dobra, jeszcze tylko jedno żelazo. I w sumie czemu nie da się robić koperowego wiaderka? Szkoda. Dobra, pyk, mamy. Okej, wiaderko. Raz, dwa, trzy. Rozwalamy. I teraz chwila prawdy, czy woda przeleci? Nie przelatuje, a jednocześnie nie przeszkadza nam. Dobra, i teraz tak. Weźmy sobie wodę na przykład stąd i tutaj. Uff. Woda naprawiona. Mieliśmy małe turbulencje. Turelencje. A może tarotlencje. Lub zostawcie łapkę w górę. On poszedł chyba na drzewa? Poszedł na... Nie. Gdzie on jest? On idzie po drabinie. Dobra, on idzie po drabinie. To my stójmy nieruchomo, jako pochodnia. Tylko nie wiem, on chyba idzie w dół czy w górę? On idzie w dół. Dobra, nice. Bo przed chwilą pomyślałem, że może chyba do góry idzie, ale jednak w dół. Co teraz? Otóż to jest dobre pytanie. Ja myślę, że powinniśmy... Co, mamy dużo kobla. Ej, mamy też dużo węgla. Znaczy, relatywnie dużo węgla. O, patrzcie, on tam chodzi koło naszej bazy, ale nie zauważył, że tam jest andezyt i dobrze też, że nie zauważył, że tam jest woda zepsuta, bo wtedy, no, mogłoby to coś mu powiedzieć. Chociaż patrząc na to, że nie zwrócił uwagi na znikający crafting i piecyk, to może jednak byśmy to przetrwali. On tam coś dużo chodzi. Ale nie, dobra, tylko sobie sieje. Dobra, idzie, zaraz nas minie, mija nas, więc my sobie przejdźmy znowu do naszej bazy i włóżmy po prostu dużo kobla do przypalania, no bo w sumie, czy nam będzie jakoś szczególnie potrzebne, to potem do czegoś innego? No nie wydaje mi się. Dobra, przepalajmy to, a dzięki temu będziemy mogli potem okraść jego farmę trzciny cukrowej. To tutaj się będzie teraz przepalać. My stąd wychodzimy i myślę, że trzeba zrobić jakiś kolejny ruch. To znaczy ukraść kolejną rzecz. A takich rzeczy w sumie jest tutaj dużo do ukradnięcia. Ej, to by nie był zebrany bone meal. Dobra, weźmy kompostera. Gdzie on jest? Nie ma go. Dobra. Stoję sobie zniewinnie jak zwykła pochodnia. Nie wiem, gdzie on teraz poszedł. Jest tu ktoś? Czemu się zapytał? Przepraszam, czy on jest na drzewach? Czy on jest na drzewach i zauważył, że drzewo znikło, a nie zauważył, że zniknął crafting i piecyk? Znaczy zauważył, bo zrobił sobie nowe. Ale wtedy sobie nic z tego nie zrobił. Okej, tam jest w ogóle cała ściana ze stołna. Prawie cała, ale sam będziemy też mogli wziąć dirta i zrobić dzięki temu farmę. Co on tutaj przepala? Zobaczmy. Nic nie przepala. Dobra, czy możemy tutaj wejść? Co jest ciekawe, to, że teraz zasadził więcej drzew. Mamy komposter, to jak... Ej, on tam stoi, tak się nie rusza. Weźmy mu coś jeszcze. Zaróbmy mu dynię. Okej, ta dynia pójdzie nasze... O, widział to? Nie. Ej, czekajcie, bo to sobie jako południa. On nie widział, jak to się niszczy. On nie widział. Czy widział? Czy co jest? Halo? Przepraszam, bo ja teraz nie wiem, co się stało. Trochę zbyt pewny siebie się poczułem. I stoi. Stoi się, patrzy na farmę trzciny cukrowej. Możliwe, że nie widział samego procesu niszczenia, a akurat zobaczył, że nie ma tej pochodni. Znaczy pochodni. Jack O'Lantern. No tak, dyni. On stoi.
po prostu nieruchomo. Chłop zastygł. Nie, ruszył się. Patrzy się na farmę trzciny. No. Podchodzi, to nie my stoimy obok. Ja nie wiem, czy on widział niszczenie tego, czy widział, jak, że tego już nie ma. To mogła być milisekunda, widzowie. Ja nie wiem, wy na filmie zobaczycie. Ale cokolwiek się stało z tych dwóch rzeczy, to duży przypał. Dobra, poszedł gdzieś tam. Słuchajcie, my wchodzimy po prostu do siebie. Dobra, rozwalamy ten andezyt. I też musimy mieć cały czas miejsce w ekwipunku na andezyt, żeby bezpiecznie się móc szybko murować. No i tak, Jack O'Lantern, witam w rodzinie. O, Jack O'Lantern z palącym się brzuchem. Mamy stoł na 21. Nie wiem, czy to wystarczy, by tam tą całą ścianę załatać. Ile tam było? Powiedzmy, że były chyba 3, to jest 5 wysokości. Nie, dobra, to nie starczy. To nie starczy. Co więcej, on chodzi i zbiera teraz coś na farmie. Dobra, andezyt jest o tyle spoko blokiem, że naprawdę od stołu na dużo nie odstaje. Ma takie bardziej niebieskawe kolory w tym miejscu oraz żółtawe tutaj, ale jakby przymrużyć oczy tak mocno, najlepiej zamknąć, to można pomylić. Kolejna sprawa. To chciałem też ukraść od razu kowadło, ale no nie pykło, czasowo. Czy on dalej chodzi po tej farmie? Trzeba nasłuchiwać coś? Chyba jest w komposterze teraz, bo wydaje taki odgłos. Ej, właśnie, mamy jeszcze komposter. No pewnie, że tak. Więc komposter sobie dajmy tutaj, a zaraz robimy wielką misję ukradnięcia Dirta, kradzenia Dirta, podwalenia Dirta. Trochę się boję stąd wyjść, szczerze mówiąc teraz. Znaczy, wiem, że jego czujność jest teraz na 102. Oho, dobra, on jest tam. Możemy się powoli wychylać. Nie, wraca tu? Nie wraca. Dobra, uff. Murujemy to i wychodzimy i stajemy sobie w losowym miejscu gdzieś tu. Dobra, mógłbym teraz w teorii wziąć to kowadło, ale zanim to zrobię, zanim aż tak mu włączę czujność, bo on wie. On wie, że dzieją się w jego bazie dziwne rzeczy. Na razie jeszcze nie jest pewien niczego. I zróbmy tak, pójdźmy sobie tutaj dalej i jakby tak, ile stąd by można było zabrać, tak by się nie skapnął. Aha, bo my nie wzięliśmy tego stołu. Co ja mam teraz zrobić? Bo popatrzcie, tutaj po prostu to. Dobra, idziemy stąd. Ile to będzie bloków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć i szerokość 5, czyli 5 na 5. O nie! O nie, on tu jest! On tu jest! On tu jest! Ej, schowajmy się. Tak, on przeszedł koło mnie! Ej, nie, dobra, przeszedł i... Nie. Jak najbardziej w tą. O, okej. To był fart życia. Czy to był fart życia? To był fart życia. Dobra, i teraz idzie na farmę. My idziemy za nim. W sumie moglibyśmy już wziąć to kowadło, ale ja nie wiem, czy nie będzie głośnego odgłosu rozwalania tego. To może wolałbym, żeby on gdzieś dalej był jednak niż tutaj zaraz za ścianą. Dobra, chodzi, ścina tam, trzcinę. Co ja gadam? Zboże ścina. My musimy iść po nasz stone i wtedy robimy akcję, no, kradzenia Dirta. Ej, ukraść Dirty będzie naprawdę najciężej, bo no, chłop nie ma żadnych miejsc, nie ma Dirta poza farmami. Chociaż tam na drzewach jest jeszcze Dirt, ale tam jest wszędzie po prostu podłoga z Dirta, więc tam zauważysz, że coś brakuje. Ale no się tutaj patrzy na swoją tą. My idziemy do tyłu. Dobra, wracamy do bazy. Idziemy teraz po naszego świeżo przetupionego stone'a. Dobra, pyk, bierzemy 45. To nam już wystarczyło. 5 razy 5 to jest 25, więc 25 by nam wystarczyło. Dobra, wypływamy. O kurde, ale mi to odbija ta woda. Tu wyjście stąd jest naprawdę niebezpieczne. Poszedł do góry. Dobra, to on poszedł do góry, to my szybko idziemy teraz tutaj i zrobimy tak. Pozbądźmy się, nie wiem, powiedzmy tyle jego farmy. Oho. Dobra, nie wiem, czy się skapnie, ale jak najbardziej może się skapnąć. Pyk. Dobra, całe to zamurowujemy. Uff, teraz możemy sobie na spokojnie wziąć całą trzcinę cukrową i to zróbmy szybciej, póki go nie ma, bo ona jest mega głośna, więc pewnie głośno by też słyszał to, że to bierzemy. Dobra, pozbądźmy się też stąd wody. Ona nam tutaj będzie tylko przeszkadzać. Dobra, i pyk. Dobra, cała woda wyzbyta. Nice, nie ma żadnej wody, za to mamy dużo Dirta, który nam się przyda na robienie naszej farmy. I mam też pomysł, jak stąd wyjść niepostrzeżenie, to znaczy wyjść w sposób taki, żeby nie ryzykować jakimś pokazywaniem się przez ścianę. I tu jest jeszcze więcej Dirta pod ziemią. Dobra, ale myślę, że takie 17 nam wystarczy. Rozumiem, tak, przekopmy się. Okej, tak. Jeszcze rozwalmy to, że tutaj woda wpłynęła i teraz tą wodą sobie wypłynie.
Płyniemy na górę. Okej. Okay. On miał tu... Aha, dobra. On tam miał jeszcze polnie na środku. Dobra, może tego nie zauważy. Gdzie on jest? To jest pytanie. Jak ta farma wygląda? W sumie wygląda tak samo, jak wyglądała. Może dla mnie. Dobra, i teraz idziemy do farmy. Jego tutaj nigdzie nie ma. Dobra, nigdzie tutaj nie ma. Wbiegamy szybko. Uff. To są ciężkie zadania, widzowie. Serio. Teraz robimy tutaj naszą skromną, malutką faremkę. Mamy, no, w sumie nawet więcej tego dyrta, niż bym potrzebował, szczerze mówiąc. Dobra, i zróbmy jeszcze tak. Zróbmy jeszcze miejsce na sugarcane'y. Całą farmę tutaj przenieśmy. Robimy raz, dwa, trzy. Dobra, tutaj będzie miejsce na wodę, na to wychodzi. Pyk, pyk. A, pyk, pyk. No tak, zapomniałem tylko jedną. Ale za to, czekajcie, patrzcie, może tutaj zrobić tak. Tu rozwalimy. Stąd będziemy mieli teraz źródło wody. O, no. I to się nazywa 1000 IQ. Niech to tutaj w sumie tak zostanie, jako taka winda awaryjna. Przekopię to jeszcze tak po jeden blok w tamtą stronę, czyli coś na takiej zasadzie, no, że ta nasza farma była większa niż wcale. Nie mamy sadzonek. Ej, damn, o tym nie pomyślałem w sumie. Czy możemy jeszcze gdzieś stamtąd wodę? Możemy, no pewnie. Znaczy, tutaj też mamy źródło nieskończone, okej, ja wiem. A reszta niech leci do kompostera. On coś słyszałem? To był chyba komposter, wydał dźwięk. Dobra, i teraz tak. Zatykamy to. Bierzemy tutaj jakieś sadzonki. W sumie możemy ich wziąć więcej, trochę na przykład tutaj jakieś są szczątki. Dobra, tylko gdzie on jest? Nie wiem, gdzie on jest. Dobra, wróćmy do naszej farmy, jeżeli nie wiem, gdzie on jest. I zajmijmy się rzeczami, którymi powinniśmy się zająć, by iść dalej. Ej, nie mamy motyki. Dobra, ale na szczęście mamy dość rzeczy, by zrobić motykę. Ej, wiecie co, z drewna to... Nie opłaca mi się drewna na to marnować. Nie wiadomo, ile nam jeszcze będzie go potrzeba. No, więc mamy to, widzowie! Nawet mamy dwa bone mille. I są jeszcze więcej! Nice! Dobra, stawiamy tutaj to wszystko. I teraz brakuje już tylko jednego, by była pełna farma. Dobra, on znowu jest w bazie. Oj, on mnie nie widział, nie? Bo jestem pod tą południą. Ej, dobra, może stanę sobie tutaj tak. Dobra, przejdę za nim. Gdzieś tutaj stanę. Okej. Okay. Zróbmy teraz... O nie, ta papuga się na mnie patrzy. Papuga, weź ty mnie nie zdradzaj tu. Dobra, wziął ją na barki. Poszedł. Czy... Dobra, ja mam pomysła. Zróbmy tak. Zwalmy to kowadło. Ej, nie, on nie wydał żadnego dźwięku. Coś mi się pomyliło. Dobra, mamy kowadło. Coś jeszcze? Crafting. Nie, on tego nie widział, to rozwalam. Nie widział. Kowadła nie ma, też nie widział. Dobra, bierzemy ten enchanting. Teraz wracamy do siebie. Tam. Dobra, odnieść to kowadło i tego enchanta, kurde, wracaj tu, dobra, nie patrzy. Enchant ląduje tutaj, a kowadło ląduje tutaj. W sumie w teorii ktoś by mógł powiedzieć, że Dognet ukradnie mu też książki. No tylko, że jak mu ukradnę te jego bookshelfy, to i tak nie będę miał pewnie nawet dwóch bookshelfów, więc trochę się to mija z celem. Dobra, co on robi? Aha, on coś robi w craftingu. No dobra. To jest ukradzione, mamy trzcinę, mamy praktycznie wszystko od niego. A jeżeli byśmy mu tak dywan ukradli? No, to jest myśl. Jego nowo położony dywan. Dobra, stajemy gdzieś za nim. Gdzieś tutaj, żeby być blisko po prostu tych dywanów. A też tak, żeśmy byli poza zasięgiem jego wzroku, jak się obróci. On cały czas coś robi w tym craftingu. On cały czas stoi, widzowie, i... Nie wiem, co craftuje. O, dobra, poszło. O, dobra, widzisz, że nie mają czadu. W tym czasie bierzemy mu dywany. Szybko. Zagarniamy całe tylko niego. O nie, dobrze. O, stoję sobie, o nie. Czy nie stoję w zbyt podejrzanej pozycji? Nie stoję. Stoję, ej, nie zauważył, że ja tych dywanów, czy zauważył? Zauważył, czy nie zauważył? Co jest? O nie, stoję w bardzo podejrzanym miejscu. Dobra, stajemy gdzieś dalej, gdzieś tu. Chciałbym więcej tych dywanów, jeszcze dwa. O, nie, widział mnie? Nie. O nie! O nie, jak mnie za... Pijąca południe. O, damn, jak mnie w ogóle wykrył? Sorka. Ja tylko bazę budowałem. O nie, ale wpadka. Ej, tego się nie spodziewałem, że mnie wiaterkiem sprawdzi. Co to było? Kto tak robi? Dlaczego? Było tak dobrze. Dokness, UFOS 51. Ej, a słyszycie o to, że Arena 51? Sprytne. Nie no, dobra, pokażę mu, że tam ukradę jego rzeczy i dam mu nawet. Dobra, pytajcie się, co daje widzom. No i różnie, zależy jaki to jest troll. Myślałem, że cię spotkam kiedyś, to nie dam się wkręcić. No tak, zawsze tak jest. Masz tutaj diamenta na pocieszenie. Będę na odcinku, on już wie. A wy widzowie też powinniście wiedzieć, by zostawić łapkę w górę. I że streamuję po nocach na Twitchu, więc obserwujcie na Twitchu. I subskrybujcie. Yo.